Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że program budowy 100 obwodnic zostanie rozszerzony o kolejnych 50 inwestycji. Budowa 100 nowych obwodnic w całej Polsce była deklaracją rządu i resortu infrastruktury. Zostały już określone lokalizacje inwestycji. Toczą się prace projektowe, w niektórych miejscach rozpoczynają się prace budowlane. Teraz program został rozszerzony, o czym poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dokładamy kolejnych 50 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Dokładnie 51 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich zostanie dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na ten cel trafią środki sięgające blisko 2,5 miliarda złotych, choć łączna wartość wszystkich zadań sięgnie 4,5 miliarda. W roku 2022 zaplanowano dopłaty na poziomie 200 milionów złotych. Premier zaznaczył, że właśnie w ramach nowego programu dofinansowane zostanie przedłużenie na północ trasy NS w Rudzie Śląskiej. To wyczekiwana trasa wśród mieszkańców dzielnic Ruda, Orzegów i Godula. To są połączenia, które rozładują ruch pomiędzy autostradą A4, także inną arterią na północy, zwłaszcza w sytuacji jakichkolwiek korków czy nie daj Boże wypadków, które się niestety zdarzają. Ruda Śląska, gdzie przebywał premier, to jeden z przykładów kolejnych inwestycji. Będzie ich więcej, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Także na Śląsku, w województwie śląskim, to jeszcze jest część obwodnicy Rybnika, także Zabrze, Kozie Głowy. I to też nie jest ostatnie słowo. Premier zwracał uwagę na zaangażowanie parlamentarzystów. Mówił, że to za ich sprawą udaje się rządowi prowadzić rozmowy ze społeczeństwem i wpisywać się w oczekiwania mieszkańców. Obwodnica NS dla Rudy Śląskiej jest szansą na nowe miejsca pracy dla regionu, wyjaśnił Mateusz Morawiecki. W trakcie pobytu w Rudzie Śląskiej premier ogłosił też powstanie nowej strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej. Działkę pod jej budowę zaproponowało miasto. Projekt zmian w Sądzie Najwyższym, którego elementem ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej, jest konsultowany z Pałacem Prezydenckim, wskazał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Resort podtrzymuje, że nowe regulacje, i tu cytat, mają uporządkować chaos, który jest wynikiem rebelii sędziowskiej. Projekt zmian w Sądzie Najwyższym, który m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną, powstał już kilka miesięcy temu. Jarosław Kaczyński, pytany o szczegóły nowych regulacji, wskazywał, że Sąd Najwyższy będzie niewielki, a jego zadaniem będzie porządkowanie orzecznictwa. Kasacje trafią do dużych sądów regionalnych. Na razie projekt wciąż nie jest procedowany, a o to, dlaczego tak się dzieje, pytany był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Trwają w tej sprawie rozmowy z Pałacem Prezydenckim, tak ogólnie bym to ujął. Czekamy w tej chwili na odpowiedź ze strony Pałacu Prezydenckiego. Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę, że prezydent, który reprezentuje Polskę na zewnątrz, staje przed ogromnym wyzwaniem. Obecny spór, jaki wytoczyła Komisja Europejska, uderza w polską suwerenność i bezpieczeństwo prawne Polaków. Zbigniew Ziobro przekonywał, że jest grupa sędziów, którzy w obliczu tego sporu wypowiedzieli posłuszeństwo polskiemu prawu i polskiej konstytucji. A właśnie przejaw szacunku do konstytucji jest w interesie polskiej suwerenności, dodał. Jeżeli zgodzimy się na utrzymanie albo utrwalenie takiego stanu rzeczy, że można konstytucję sobie lekceważyć, że sędziowie Sądu Najwyższego mogą sobie lekko podchodzić do kwestii obowiązującego prawa, ustaw, a nawet konstytucji, że mogą je wręcz ostentacyjnie łamać, że mogą być bezkarni, no to jest wielka odpowiedzialność nas wszystkich. Minister Sprawiedliwości przypomniał, że prawo do orzekania sędziów powołanych przez obecnego prezydenta jest dziś podważane przez innych sędziów. Łącznie Andrzej Duda powołał około 1500 sędziów. Polacy potrzebują bezpieczeństwa prawnego, że wydane w ich sprawach wyroki nie będą uchylane, mówił Zbigniew Ziobro, wskazując na potrzebę przyjęcia nowych regulacji. Dziś niektórzy w Sądzie Najwyższym i nieliczna garstka sędziów w sądach powszechnych chcę tym Polakom, którzy te wyroki usłyszeli, a to są już wyroki idące w miliony, powiedzieć, że to nie były wyroki. Bo to nie byli sędziowie, tylko to byli przebierańcy. Według resortu sprawiedliwości Solidarnej Polski nowe przepisy w sprawie Sądu Najwyższego mają, i tu cytat, uporządkować chaos, który jest wynikiem rebelii sędziowskiej. Trwają obecnie konsultacje, czy wypracowany projekt będzie miał poparcie całej Zjednoczonej Prawicy. 975 tysięcy złotych, tyle w bieżącym roku rząd przeznaczył na działalność Centrum Pomocy Polakom na Białorusi, funkcjonującego w Białymstoku. W przyszłym roku działalność placówki ma być kontynuowana. Centrum działa od pół roku.
Centrum SOS Białorusi, Centrum Pomocy Humanitarnej prowadzi Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska we współpracy z fundacjami Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja. Potrzebujący otrzymują zapomogi finansowe na początek pobytu w naszej ojczyźnie. Centrum udzieliło do tej pory pomocy 275 osobom. 118 osób otrzymało zapomogi finansowe. Zaproponowaliśmy im również takie zapomogi, wyposażenie na start. Mówi prezes Podlaskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej Anna Kietlińska. Ponad 145 tysięcy złotych przeznaczono na pokrycie kosztów zakwaterowania i wynajmu mieszkań dla 52 osób. 34 osoby otrzymały wsparcie na korepetycje z języka polskiego, a 112 osób, w tym dzieci, dostały przedświąteczne paczki. Na działalność centrum rząd przeznaczył 975 tysięcy złotych, mówi pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Każdy Polak z Białorusi, który przedostanie się na stronę polską, jest właśnie prawdziwym uchodźcą, bo to słowo jest dzisiaj bardzo zdewaluowane, jest prawdziwym uchodźcą, któremu Polska udziela szerokiej pomocy. Jan Dziedziczak zadeklarował, że Polacy na Białorusi nie pozostaną nigdy sami. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski wskazywał, że pomoc jest cały czas potrzebna. Dziś jesteśmy przede wszystkim zaoferowani tym, co dzieje się na granicy. Tu widzimy działania reżimu Łukaszenki, ale w tym troszkę ginie także niestety sytuacja naszych rodaków, którzy za tą granicą ciągle jeszcze mieszkają. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zadeklarował dalszą współpracę z Polakami z Białorusi i Białorusinami przebywającymi w Polsce. Pracowaliśmy procedury tak, aby te podstawowe sprawy można było rozwiązywać jak najlepiej. Stąd też te nasze, można powiedzieć, permanentne kontakty w zakresie i ułatwiania pozyskiwania tych kart stałego pobytu, czy też kwestii związanych chociażby z kartami Polaka. Centrum SOS Białorusi, Centrum Pomocy Humanitarnej działa od pół roku. Oprócz wsparcia dla przybyłych z Białorusi, dokumentuje też represje, jakich doświadczają nasi rodacy. Związkowcy z sierpnia 80 okupujący siedzibę Polskiej Grupy Górniczej opuścili budynek spółki i tym samym zakończyli protest. Kończą się też blokady kolejowej wysyłki węgla z kopalni do elektrowni. Górnicy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia. Nieoficjalnie mówi się, że w sumie chodzi o kwotę od 60 do 70 milionów złotych, jakie Polska Grupa Górnicza miałaby przeznaczyć dla pracowników. Górnicy tłumaczą, że od miesięcy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła dla społeczeństwa. Zarząd spółki podkreśla, że obecnie, kiedy trwają procedury związane z tworzeniem systemu publicznego wsparcia dla górnictwa i jego notyfikacją w Komisji Europejskiej, firma nie ma możliwości uruchomienia dodatkowych środków na wypłaty. Górnicy postanowili protestować, okupując budynek spółki. Teraz PGG poinformowała, że związkowcy z sierpnia 80, którzy przebywali w centrali spółki w Katowicach, opuścili siedzibę. Tym samym zakończył się protest. Poza tym w 9 kopalniach trwały blokady torów. Protest miał charakter ostrzegawczy. Związkowcy mówią, że jak na razie dłuższa akcja nie jest planowana. Kolejne rozmowy z udziałem wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika odbędą się 28 grudnia. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podpisali porozumienie o współpracy. Leśnicy będą wspierać funkcjonariuszy, którzy patrolują tereny przygraniczne w reakcji na prowokacje białoruskiego reżimu. Obszary przygraniczne to również obszary leśne. Administratorem tego terenu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Dlatego wiele razy Straż Graniczna, która patroluje te tereny, korzysta z pomocy leśników, co ułatwia funkcjonariuszom wykonywanie niezbędnych zadań. Nie robilibyśmy tego w sposób optymalny, jeżeli byśmy nie współpracowali z ludźmi, którzy najlepiej znają ten obszar, najlepiej wiedzą, jak w tym obszarze się poruszać. Straż Graniczna podpisała z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku porozumienie o współpracy. Leśnicy mają wspierać funkcjonariuszy Straży Granicznej w całym pasie przygranicznym. To jest 11 na 20, to jest 1/3 dyrekcji białostockiej.
Leśnicy najlepiej wiedzą, jak w obszarze leśnym zabezpieczyć ślady, znają wrażliwe miejsca. Leśnicy są przewodnikami po obszarach leśnych, służą konsultacją, to wiarygodny partner. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Andrzej Jakubaszek przypomina, że już teraz współpraca z leśnikami daje efekty. Były ślady i zauważenia osób, były zauważenia określonych rzeczy, określonych przedmiotów, co dało nam jakby możliwości działania i jakby zidentyfikowania czy to osób, czy szlaków. Wspólne patrole, wspólne spotkania, wspólne szkolenia. To jest właśnie to gro tych działań i to właśnie procentuje później tymi efektami. W każdym z 11 nadleśnic w pomoc funkcjonariuszom Straży Granicznej zaangażowanych jest około 50 leśników. Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed kupowaniem podróbek. W dobie koronawirusa częściej niż zwykle zakupy robimy w internecie. W sieci nie brakuje jednak podrobionych towarów. Takie produkty są najczęściej podrabiane. Z roku na rok przybywa podrobionych towarów. Zwłaszcza w internecie jest ich bardzo dużo. Nabrać może się każdy, bo sklepy sprzedające podróbki używają zdjęć towarów oryginalnych. Jakie produkty są najczęściej podrabiane? Najczęściej podrabiana jest odzież, obuwie, galanteria skórzana, biżuteria, zegarki. Mówi Józef Linka, funkcjonariusz Izby Celno-Skarbowej w Poznaniu. Główne kierunki przywozu podróbek to Chiny, Singapur czy Malezja. Jak nie dać się oszukać? Nie należy kupować produktów, których cena jest podejrzanie niska. Warto czytać opinie o danym sprzedawcy. Warto też zapoznać się z regulaminem, w szczególności jeżeli chodzi o kwestie związane z możliwością oddania zakupionego towaru czy też reklamacji. Tłumaczy Małgorzata Spychała, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Dobra informacja jest taka, że coraz więcej podróbek udaje się wykryć. Służba celno-skarbowa monitoruje w szczególności te kierunki, z których przychodzą właśnie przesyłki obarczone takim ryzykiem. Myślę tutaj o Dalekim Wschodzie czy też o kierunku azjatyckim. Jeżeli paczka zostanie uznana za podrobioną, to ponosimy konsekwencje jej zakupu. Tracimy towar, za który zapłaciliśmy. Dodatkowo grożą nam też konsekwencje prawne. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o 10:00. Z Panem Bogiem. Przewaga chmur, ale lokalnie zaświeci także słońce. W całej Polsce lokalnie możliwe opady śniegu. Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Z biegiem dnia śnieg pojawi się na zachodzie, a także na Pomorzu Polski. Opady przemieszczą się na wschód naszego kraju. Biały puch pojawi się w Wielkopolsce, na Kujawach i na Dolnym Śląsku. Warunki na drogach będą trudne. Będzie biało i ślisko. Termometry wskażą od 0 do 1 stopnia na zachodzie kraju, do minus 5 na Suwalszczyźnie. Na Kujawach będą minus 2 stopnie. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. Miejscami będzie silny i porywisty i zwiększy odczucie zimna. Ciśnienie będzie spadać, na barometrach 1010 hektopaskali. Jutro, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia, nad przeważającym obszarem kraju możliwe opady śniegu. Od północnej części Wielkopolski, Pomorza, przez Kujawy, po Mazowsze, Podlasie, a także Lubelszczyznę przewaga śniegu. Przelotne opady możliwe również na północy kraju. Temperatura maksymalna od 9 stopni we Wrocławiu do minus 2 na północnym wschodzie. Na południowym zachodzie i południu powieje dość silny wiatr. Ciśnienie nadal będzie spadać, a w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia odwilż głównie na południowym wschodzie Polski. A nad resztą kraju lekki mróz i coraz więcej słońca. Dobrego dnia!